Vlogmas? Właśnie nie wiem. Czy dzień 26? Dzień 26. Ale bez Vlogmas? Jak to brzmi w ogóle? Vlogmas się skończył. No. Vlogmas się skończył. To nie, dzień 26? Grudzień, dzień 26? Vlogster, dzień 26. Vlogster? Vlogsember. Vlogsember? Vlogsember 26. Cześć wszystkim, tu Julka, witam was na moim kanale i zapraszam na... Chciałam powiedzieć vlogmas. Na 26 dzień vloga. Vlogów. Moja mama siedzi na kanapie i odpisuje wam na jakieś komentarze zapewne, dlatego że przed chwilą mówiła, że kilka było naprawdę ładnych i bardzo serdecznie za to dziękujemy i nam właśnie siedzi i odpisuje. Agnieszka siedzi tu z drugiej strony i coś sobie tworzy, a tak na marginesie to robi zaproszenia na swoje urodziny, które ma w maju. Dlatego, że po prostu stwierdziła, że jej się nudzi. Alex śpi, Max śpi, a chłopaków wysłałyśmy do sklepu, albo sami się wysłali. Bo tu już jest dzień roboczy. Właśnie, bo... No, bo tutaj jest normalny dzień roboczy, dzisiaj jest teoretycznie w Polsce drugi dzień świąta, ale tutaj jest dzień normalny. Ja dzisiaj akurat nie pracuję, dlatego, że dostałam wolne, ale jutro na przykład normalnie idę do pracy. A Aga mi przeszkadza z tyłu. Wrócą chłopaki, to będziemy jeść. Tu już mama przygotowała sałatkę i chleb. Powiem szczerze, że jestem mega głodna, więc zaraz sobie coś chyba podeżdżę, zanim wrócą. A po południu, jak Alek wstanie, pojedziemy sobie na wycieczkę do Paryża. Jedziemy? Jedziemy. Będziemy jechać na... Jesteśmy zmęczeni. Dziwne, bo święta nas mega wymęczyły. Ale z racji, że mój brat już jutro niestety jedzie do domu i będziemy za nim mega tęsknić, to właśnie zdecydowaliśmy, że dzisiaj pojedziemy na Marché Noël, zobaczymy, czy jest coś fajnego, ale pojedziemy tak po południu, żeby zostać też wieczorem, aby obejrzeć sobie światełka. I tak, odezwiemy się do was później. Hej, my właśnie dojechaliśmy na Champs-Élysées i spacerujemy. Jesteśmy razem. Jest moja mama, jesteśmy wszyscy razem, jest Agniesia. Idziemy wzdłuż na Marché Noël, na to samo marsze, na którym byłam z Paulą, ale najpierw szukamy łazienki, bo zaraz się posikam. Takie ekscytujące. Mam nadzieję, że nie jest. Idziemy, jest bardzo, bardzo dużo ludzi, naprawdę tyle ludzi, to chyba nigdy nie było. Ale w telewizji mówili, że jest tak dużo ludzi, dlatego że ludzie chodzą wymieniać zabawki i produkty, które były nietrafione w gwiazdkę. I po prostu je dzisiaj wymieniają, dlatego jest też tyle ludzi. A więc my idziemy. Powiedz coś dla Pati. Mnie nie nagrywaj, już powiedziałem. Dlaczego mam cię nie nagrywać? Bo jesteś dziwny. Tak, tak słyszałam. Aga, co powiesz Pati? Co powiesz Pati? Podoba mi się, że mamy szalik. Bo nie wiem, co mówić, więc mówię, że nic. A ja ją kocham. Aga, powiedz cześć Mikołajowi. Co? Tędy przechodziliśmy i szliśmy do kina, bo pamiętam tego Mikołaja. Ale jeszcze były inne rąbki na końcu, takie fajne zrobione z wełny. No Jola, Amadeusz chce jeszcze nadmarne. Chyba, że chcesz klucze, idziesz do domu? Nie. Gdzie ci się podoba? Śmieszny pies. No tak, bo to był dopiero śmieszny pies. Chodził tak. Chodził tak. Znowu. Jak ty kamerujesz? A jak? Źle? Chodził tak. O, lepiej. Tylko patrz. To tamto nie wyostrza się wtedy. Ten pies chodził tak. A był taki duży jak... A był taki, jeden taki pies,
tak. A jeden taki, a jeden tak. Jak golden, ale taki golden gigant, jak wczoraj oglądaliśmy. Mam nadzieję, że nasz taki nie będzie. Papa, miałeś szukać mi męża, to tam właśnie jest. Właśnie jest. To było 3 tygodnie. Jechał twój mąż? A czym jechał? Maserati. No ale ten koleś, co pracuje u mnie na dole, ma białe maserati. Jak ja miałam ten samochód, wciskasz przycisk, a on ci parkuje. O nie, wierzę, to jest moje marzenie. Jaki samochód teraz mam, to? Dużo? Co? Kręt. Cześć wszystkim, tu Julka, witam was w Vlogmistrzu. Cześć wszystkim, tu Julka, witam was w tym nowym vlogu. Jeśli chodzi o klipy z rana, to kręciła je moja mama i mój brat. A więc tak. Będą w przyspieszonym tempie. Będą na pewno w przyspieszonym tempie, bo wątpię, że wyszło im to kręcenie. Chociaż mama w końcu stwierdziła, że chyba naprawdę ciężko mi się kręci tą lustrzanką, bo wypuściłam ją lustrzanką na kręcenie i stwierdziła, że ciężko się to trzyma w ręku. A więc tak. Aga, więc czekamy na Canona. A więc czekamy na Canona. Wczoraj już oglądaliśmy w sklepie, już tata wyglądał na takiego przekonanego do zamówienia, a tu nagle brak, nie ma w najbliższych sklepach w przeciągu 40 km. Przeciąg to jest jak okno otworzysz, nie w przeciągu, tylko w przełomie? Przełom wieku może być. Nie, a jak się mówi, że 40 km w obrębie. W obrębie 40 km nie ma żadnego Canona G7X. A więc... Przeciągu nie ma. Przeciągu. I na przełomie też nie ma. A więc jutro tata ma podjechać ze mną i zamówić. Pies. Gdzie jest pies? Pies właśnie częstuje się choinką. W ogóle moi rodzice już nie mają choinki. Choinka wygląda tragicznie. Takiego drzewka choinkowego to ja jeszcze nigdy nie widziałam. Lek, bo zaraz dostaniesz. Dlatego, że ono było takie piękne, takie artystyczne, dziecięce, a Max zjadł już połowę. Drugą połowę Alex. Hey guys, to się wciąż kameruje. Oh yeah, hey guys. Aga, albo zatajam ci prawdę. Hej guys. No, siunasz, nie. Hey guys. Przestań, Aga, gadać głupotki. Ja tylko mówię hey guys. No to jest głupotka, bo... Aga, pokaż lepiej, nie, Amadeusz pokaże, jak Max lubi się ze szczotką tańczyć. Tańczysz ze szczotką. Pani była w pracy, cześć, to znowu ja i chłopaki się już ganiają po mieszkaniu. Ja jedno oczyma, że to, żeby iść się wykąpać i właśnie zaraz tam będę szła, czyli pod prysznic. Nie było nas w domu sporo, bo w sumie prawie 5 dni. Mówię dlatego, że był mój brat i jakbym mieszkała bliżej rodziców, i może to dziwnie brzmi, bo przecież mieszkam 4,5 km, to nie jest daleko, ktoś by powiedział. Ale tak się mówi, spakować dzieciaki, zabrać z powrotem, to tamto. Mówię, jakbym mieszkała, nie wiem, wiecie, na drugiej, trzeciej ulicy, czy w tym samym mieście, bo jak na przykład jest korek z Górki albo pod Górkę, to i droga może trwać 1,5 godziny, nie da się tego określić, nie da się tego przewidzieć. To wiecie, poszłam sobie na noc nawet zawsze do domu, a tak nie opłaca mi się wjeżdżać tutaj na górę. Dlatego, że moi rodzice po prostu mieszkają nad rzeką, dlatego tak mówię, że ja mieszkam na górze, oni na dole. Bo często są korki, jest pełno świateł i niby to jest tam 4 km, ale schodzi o wiele, wiele dłużej. Przepraszam, że dwa ostatnie vlogi były takie trochę nie trzymające się niczego, bo wczoraj wam nagrałam naprawdę moment, naprawdę krótki momencik, bo potem byliśmy na Champs-Élysées, była masa ludzi, słuchajcie, było tyle ludzi, że to było aż po prostu niesamowite.
Ale Krzyś się źle czuł, zaczął kaszleć, mój brat też się kiepsko czuła, więc widzicie, zebraliśmy się do domu i te vlogi były takie, wiecie, niesklejone, już od jutra się poprawię, obiecuję, mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu będę miała aparat. Mam taką nadzieję, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Ale trzymamy kciuki za to, żeby po prostu on gdzieś był, bo jak na razie po świętach my mieliśmy nadzieję, że on może gdzieś będzie, wiecie, jeszcze na wyprzedaży coś, a jego nie ma, po prostu jego nigdzie nie ma, słuchajcie. Wszyscy rzucili się na święta na ten aparat, wszyscy kupili sobie go w prezencie chyba, a więc na bogato widzę. No, więc odezwę się do Was troszkę później, bo teraz jestem po prostu padnięta. Hej, to znowu ja, jak widzicie, już wykąpana i pofarbowałam włosy, są mokre, a więc jeszcze nie widać, dlatego że z tymi fryzjerami, bo wiecie, że chcę obciąć włosy, to naprawdę jest teraz ciężko, nikt nie ma miejsc i tak dalej i po prostu stwierdziłam, że na razie póki i tak nie mogę ich sobie obciąć, to pofarbuję, a zresztą na górze i tak nie będę ich obcinać, a więc i tak muszą być pofarbowane. I tak w tej kamerze w ogóle wyglądają tak mega jasno, jakby były, nie wiem, rude, ale to tylko ze względu na światło. One rzeczywiście, zobaczcie, rzeczywiście będą troszkę jaśniejsze niż zwykle, dlatego że kupiłam troszkę jaśniejszą farbę, tak po prostu, żeby je odświeżyć, wiecie. Ja koloru jakoś drastycznie nigdy nie zmieniam, ale właśnie, żeby tak troszkę zmienić, kupiłam trochę jaśniejszą i rzeczywiście tu są suche i tak śmiesznie wyglądają. Zobaczymy za 2-3 godziny, jak tak wysną do zera, jak będą wyglądać. Muszę sobie jeszcze tylko olejek nałożyć na końcówki i jak możecie zobaczyć, rozbieram choinkę i pewnie się zapytacie, o ja, święta się skończyły wczoraj, a ty już rozbierasz choinkę. Więc słuchajcie, chłopaki mi tak masakrowali tą choinkę, ona stała na razie tutaj, że tam pół bombek już spadło, połowa została zjedzona i bez sensu, stwierdziłam, że to jest bez sensu, nacieszyłam się choinką u rodziców i tak dalej, że wolę sobie powiesić lampeczki tutaj na czym? Co to jest? Na półeczce, czy gdzieś na biurku, na oknie, gdziekolwiek, powieszę sobie lampki, ja uwielbiam lampki choinkowe i stwierdziłam, że to będzie rozsądniejsze niż trzymać choinkę tylko po to, żeby ją trzymać, trzymać ją w miejscu, gdzie normalnie robię jedzenie. Bez sensu, w przyszłym roku mam nadzieję, że już obydwa chłopaki będą mądrzejsze i po prostu będę mogła mieć ładną, dużą, żywą choinkę. I tak, tu się zabrałam właśnie za rozbieranie, bo ten obraz przeniosę na miejsce kalendarza adwentowego, bo kalendarz adwentowy również już nie jest mi potrzebny, dlatego że już mamy 27 grudzień, za 2 dni mam 21 lat. W ogóle pytanie o to, ile ja mam lat, pada tak często, słuchajcie, więc ja 29 grudnia będę miała 21 lat i brzmi to tak wow, już 21, słuchajcie, ja się czuję jak na 18, wyglądam na 15, ale wiecie, po prostu no, czuję się młodo, można tak powiedzieć, już Wam często o tym mówiłam, ale tak, będę miała 21 urodziny i jak myślę, ile mam, jaki mam ogromny bagaż doświadczeń, to przebiłam chyba wszystkie 21-latki. Chociaż nie, myślę, że ludzie też mają swoje bagaże przeżyć i tak dalej, ale takie przeciętne to na pewno przebiłam. Ale będę po prostu bogata w doświadczenia, bardzo bogata nawet. Więc ja się zabieram za ściąganie choinki, muszę pozmywać naczynia, i tak sobie troszkę ogarnąć, jutro idę do pracy, no i z racji, że teraz żłobek jest zamknięty pomiędzy świętami a Sylwestrem, zresztą będę dzwonić jutro rano jeszcze, żeby się dowiedzieć, czy na pewno jest zamknięty. I mama będzie pilnować Aleksa i ma. I pewnie odezwę się do Was jeszcze później, może jak mi włosy do reszty wyschną i zobaczymy, jak one tam będą wyglądać. Sorry, że tak patrzę w ten pogląd, ale właśnie obczajam, jak te włosy wyglądają. Dlatego, że wyglądają na jasne. No zobaczymy, zresztą to tam tylko włosy, jak nie te, to inne, jak obetnę, to odrosną, jak pofarbuję, to zawsze można je z powrotem pofarbować. Odezwę się do Was trochę później. To ja chciałabym zakończyć z tego vloga, dlatego, że po prostu zaczęłam go montować, prawie skończyłam i stwierdziłam, że brzydko to wygląda, że jak zawsze mówiłam, że odezwę się do Was później, a potem już się nie odzywam, ale fakt jest taki, że ja po prostu wyciągam kartę z aparatu, wkładam ją do komputera, już zaczynam sobie ładować baterię i po prostu w świecie mi się nie chce potem, ale stwierdziłam, że to naprawdę nie fajnie wygląda, a więc po prostu nakręcę Wam taki krótki klip, aby się z Wami pożegnać. Jest 10 minut przed 22, słuchajcie. Alek zasnął naprawdę niedawno, może 20 minut. Maksiu nie śpi, spał, ale się obudził, a więc nie śpi. Byliśmy na dworzu, wróciliśmy
I tak obiecałam sobie, że dzisiaj nie pójdę spać, póki nie podsprzątam w mieszkaniu. Obiecałam sobie, znaczy wiecie, tak sobie powiedziałam, że chciałabym posprzątać w mieszkaniu i zasnąć w czystym, obudzić się jutro w czystym. Ale zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że chociaż trochę, chociaż w kuchni ogarnęłam, tylko tu mam ubranie do poskładania, przyniosłam masę rzeczy z samochodu od rodziców, czyste pranie, poskładać i tak dalej. Po prostu w świecie najzwyczajniej im się nie chce. Chciałam w ogóle spytać się, czy macie jakieś fajne pomysły na vlogi w styczniu, bo wydaje mi się, że trochę w styczniu będę kręciła. Nie obiecuję, że codziennie. Ja wiem, że ja mówiłam, że chciałabym kręcić codziennie. Ale mam wrażenie, że moje dni mogą być nudne, słuchajcie, bo ja co, chodzę do pracy, wracam do domu, wychodzę z psem, ale wiecie, wydaje mi się osobiście, że moje życie jest dosyć nudne. Ja nie chodzę ani po sklepach, żeby wam coś tak pokazywać. Chociaż może jak będę miała ten mały aparat, to będę więcej pokazywać na zewnątrz, bo tak to w sklepach ludzie mi i tak nie zwracają uwagi, ale ciężko jest mi wyciągnąć ten duży, no i on się mega rzuca w oczy, a więc może wtedy będę więcej wam w sklepach kamerować. Wiecie, ja po prostu ani wychodzę gdzieś ze znajomymi, bo ja tak naprawdę nie mam tutaj za dużo znajomych, w ogóle nie mam znajomych, jedną koleżankę, no tak. A więc wiecie, takich rzeczy też nie mogę wam kręcić i dlatego, nie wiem, podobają wam się mimo wszystko te vlogi. Ja wiem, że wy je oglądacie, ale wiecie, żeby to nie było tak, że tylko z ciekawości chciałabym, żeby wam się podobały. A więc, no wiecie, w styczeń będzie taki sam jak reszta moich dni, będę pracować, ale mam nadzieję, że będzie w żłobku, słuchajcie. Moi rodzice będą w pracy, Aga w pracy, no Maksiu będzie rósł z dnia na dzień, będzie większy. Styczeń będzie miesiącem przygotowawczym do sprawy w sądzie. Sprawa w sądzie jest w lutym. I tak, musimy trzymać bardzo mocno kciuki, jest to trzecia, ale nie ostatnia, ale mamy nadzieję, że pierwsza, która się w ogóle odbędzie, bo dwie poprzednie się wcale nie odbyły. A więc tak, no, trochę się stresuję, nie powiem, że nie, ale z jednej strony się mega stresuję, a z drugiej strony cieszę się, że w końcu nadszedł ten dzień, kiedy stanę twarzą w twarz z przyszłością. I w ten sposób się cieszę, dlatego że wiem, że się staram, wiem, że dopełniłam wszystkich dokumentów, rozumiecie? Wiem, że zrobiłam co w mojej mocy, jeszcze mam masę dokumentów, które muszę dosłać i tak dalej. Wiem, że jak to się mówi, pracuję, płacę podatki, wszystko mam zawsze uregulowane, nie jestem jakimś człowiekiem, który jest niezgodny z prawem oprócz jednego mandatu za złe parkowanie, a więc rozumiecie, co chcę powiedzieć. Mimo to jest to sytuacja dosyć stresująca i styczeń będzie taki, wiecie, może się wahać emocjonalnie, ale mam nadzieję, że mimo to tutaj będziecie i mimo to będziecie oglądać choćby nasze domowe vlogi, jak Max będzie zżerał wszystko, co jest na jego zasięgu. Maksiu! Maksiu, ej! Nie rzucaj się, nie rzucaj się, Niusiu! Maksiu, Maksiu, nasz Maksiu, ej! Zobaczcie, zobaczcie, podłogę trzeba umyć, Maksiu, a nie. Zabieraj się tu za mopa. Co ty sobie myślisz? Że brudzić to będziesz? A kto będzie mył? A kto będzie mył podłogę? Nie, jakaś, no Niusiek. Musimy znowu nową smycz kupić, możecie w to uwierzyć. Już jest tak strana, że po prostu musimy kupić nową, ale już teraz kupię chyba jakąś ogromną, grubą, na wielkie psisko. No przestań! Cały czas bym się bawił, o 5 nad ranem bym się bawił, o 22 bym się bawił. Gdzie masz zabawkę? Gdzie masz swoją piłeczkę? Gdzie masz piłeczkę? Dobra, więc dziękuję za oglądanie tego vloga. Nie zapomnijcie zostawić dużej łapki w górę, jeśli wam się podobał. Albo małej, nieważne. Łapki w górę po prostu. I życzę wam miłego dnia, popołudnia, wieczoru. Zależy, kiedy to oglądacie. Widzimy się już jutro. Pa!